holu Urzędu Miejskiego stanęły kosze do segregacji śmieci. W ten sposób władze miasta chcą zachęcić mieszkańców właśnie do segregowania odpadów. Stanęły takie we wszystkich naszych budynkach, we wszystkich trzech budynkach Urzędu Miejskiego. Będą też podobne w jednostkach organizacyjnych. Chodzi o to, żeby pokazać mieszkańcom, że segregacja wcale nie jest taka trudna i wcale nie trzeba martwić się tym, że się nie wie, do jakiego pojemnika co wrzucić, bo na pojemnikach są też podpowiedzi. Zawsze można to spisać. W informatorze, który wydajemy, też takie instrukcje były. Akurat w tych pojemnikach, które tutaj mamy, do niebieskiego wrzucamy papier, do zielonego szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe do pojemnika żółtego, a ostatni pojemnik na baterie. Ci z Państwa, którzy chcieliby się pozbyć na przykład baterii, czyli tych no, takich radioaktywnych materiałów, które normalnie nie można do odpadów mieszanych wyrzucać, zawsze mogą to przynieść też do nas, do Urzędu Miejskiego. Do tej pory deklaracje śmieciowe złożyło ponad 90% mieszkańców. Co z tymi, którzy jeszcze tego nie zrobili? Straż Miejska przejechała, skontrolowała tych, którzy nie złożyli tych deklaracji. Okazuje się, że niektórzy nie wiedzieli, co troszkę trudno w to uwierzyć, ale no, przymykamy na razie oko na to, że rzeczywiście może taka informacja jeszcze nie dotarła. Kilka deklaracji już takich wpłynęło, takich powiedzmy po przypomnieniu im tego, co mają uczynić. Natomiast pozostali zostali doinformowani, czekamy, żeby po prostu te deklaracje wpłynęły. W magistracie przypominają jednocześnie o terminie opłaty za wywóz śmieci, który minął 15 lipca. W zasadzie minął już termin, bo przypominam, że do 15 każdego miesiąca należy uiścić opłatę za wywóz śmieci. Taką kwotą, jaką Państwo zadeklarowali w deklaracjach, czyli po prostu patrzymy, co zadeklarowaliśmy, mamy nadzieję, że jest to zgodne z prawdą i oczywiście albo w budynku Urzędu Miejskiego w parku, czyli bezpośrednio w kasie urzędu, albo przelewem na konto, do 15 każdego miesiąca prosimy o uiszczanie opłaty. Jeśli za lipiec Państwo jeszcze nie uiścili, to dosłownie ostatnie chwile, żeby to zrobić, bo 15 już minął.